Dzień dobry, dzisiaj w samochody WB Car prezentujemy Volkswagena Passata, już drugiego dzisiaj. Wersja Variant, czyli samochód w odmianie kombi, wyposażony w pakiet stylistyczny Airline. Samochód w bardzo ładnym kolorze, teraz robimy film po południu i on taki zrobił się szarawy, ale mamy takie zdjęcia z garażu i moim zdaniem wtedy wpadał w taki typowy kolor Nardo Grau, charakterystyczny dla Audi i dla modeli sportowych. Natomiast on pewnie w pełnym słońcu zacząłby podobnie wyglądać jak Nardo Grau, ale teraz już tego nie zobaczymy, bo on już w godzinach takich popołudniowych robi się praktycznie taki szary, czarny. Nawet widać na tych listwach przy pakiecie stylistycznym Airline na zderzaku, że one już praktycznie są w kolorze czarnym, zaczynają się zacierać, czyli moim zdaniem bardzo fajny kolor, bo jeżeli komuś by się znudził ten kolor w taki właśnie Nardo Grau, no to w godzinach popołudniowych albo wczesno rannych będzie miał wersję w kolorze czarnym. Teraz wracamy do samochodu. Samochód z 2020 roku z przebiegiem 124, napędzany na 4 koła 4Motion. Wersja poliftowa, charakteryzująca się już wieloma zmianami w stosunku do wersji przedliftowej. Ja tylko nadmienię, że mamy nowe lampy, mamy od nowa przeprojektowany cały zderzak przedni, mamy tylny zderzak też przeprojektowany, mamy z przodu lampy już w wersji Matrix LED. Z tyłu mamy też przeprojektowane lampy, ale mamy też wersję tutaj lamp tę najlepszą, czyli wersję LED-ową. Mamy kluczyk komfortowy, mamy panoramiczny dach, mamy wersję tutaj Alcantary połączoną ze skórą, mamy elektrycznie regulowane fotele od strony kierowcy z pamięcią i funkcją masażu, od strony pasażera z elektryczną regulacją, mamy nagłośnienie Dynai Audio, mamy najwyższy model nawigacji, czyli mamy tą Discovery Pro, ona się charakteryzuje tym, że tutaj ma taki gałeczek, możemy sobie, proszę, o haku, haku. Jeszcze hak elektryczny i ta nawigacja ma fajną opcję, bo gestem ręki sobie możemy sterować, wtedy nie zostawiamy sobie odbicia na palców na dużym wyświetlaczu, ma Android Auto, ma Apple CarPlay, tutaj widzimy logo Airline'a. Mamy dodatkowo już nowe wirtualne zegary, czyli możliwość wyświetlania pełnej mapy na całych zegarach. We wcześniejszej wersji tego nie było. I tutaj co charakterystyczne, samochód w pełnej opcji wyposażenia, jeżeli chodzi o asystentów, czyli tutaj mamy Line Assist, Sign Assist, aktywny tempomat i to wszystko połączone jest w nowej wersji poliftowej i to się już nazywa wtedy Travel Assist. Czyli Travel Assist jest to o tyle fajna opcja, że jest to tak naprawdę przystosowanie samochodu do autonomicznego poruszania się tym samochodem, czyli tak naprawdę rzecz ujmując, w momencie kiedy puszczamy sobie kierownicę, samochód jest w stanie sam się zatrzymać, ruszyć i dodatkowo jeszcze będzie w stanie nas pobudzić do dalszej jazdy, jeżeli nie wiem, zaspalibyśmy, to samochód jest w stanie się na poboczu sam zatrzymać. Jeżeli chodzi jeszcze o nasz ten konkretny egzemplarz, jest to samochód poleasingowy, charakteryzujący się przede wszystkim tym, że jego stopień zużycia wewnątrz pojazdu będzie sporo mniejszy w stosunku do samochodów, które są standardowo użytkowane przez użytkownika, w tym przypadku pewnie z rodziną, bo tutaj w przypadku samochodów poleasingowych z reguły jedna osoba podróżuje jako kierowca i samochód nie nosi poza jego obrębem praktycznie żadnych śladów użytkowania i tak samo jest w przypadku tego naszego egzemplarza. Dodatkowo jest samochodem serwisowanym w sieci Volkswagena. Ma książkę serwisową cyfrową. Wszystko jest do wglądu, można sobie zweryfikować. Samochód przede wszystkim bezwypadkowy, bezkolizyjny. Wszystkie elementy na samochodzie są w oryginalnym lakierze. No to zerkamy pod maskę. Pod maską znany wszystkim fanom Volkswagena. Jeden chyba z najpopularniejszych silników, jeżeli chodzi o wersję diesla, czyli dwulitrowy, 190-konny diesel, charakteryzujący się przede wszystkim tym, że jest bardzo łatwy w obsłudze, jeżeli chodzi o jego serwisowanie, bo tak naprawdę każdy mechanik, który w ogóle ma warsztat mechaniczny, to pewnie taki silnik, od takiego silnika zaczynał. Niezwykle popularny silnik. Tutaj widzimy, że zniknęło logo Volkswagena, ale wydaje mi się dlatego, że on po prostu został jakby dopracowany przez większość koncernów i jest teraz stosowany w Audi, Volkswagenie, w Seacie, w Skodzie i pewnie dlatego Volkswagen zdecydował się, że nie umieszcza tutaj logo swojej marki. Tutaj mamy jeszcze książeczkę serwisową, która informuje nas, że przy 122 tysiącach
25 sierpnia 2023 samochód miał ostatni serwis, w tym momencie ma przykładnie 124, czyli tak naprawdę jest po 1800-1900 km po serwisie, czyli to też ktoś sobie zyska, bo przez powiedzmy 30 tysięcy km, czyli jeżeli będzie chciał wcześniej, ma święty spokój, ma samochód przeserwisowany. Co ważne, samochód, nie wiem czy powiedziałem, sprzężony z automatyczną 7-stopniową skrzynią DSG dwusprzęgową, charakteryzująca się bardzo szybką i płynną zmianą biegów. Zerkamy do środka, to co wcześniej powiedziałem, Dynai Audio, czyli najwyższy model nagłośnienia, fotele z masażami, z funkcją pamięci, czyli tutaj jest możliwość sobie regulowania i ustawiania, powiedzmy, dla pana kierowcy i dla pani kierowniczki na jedynce i na dwójce. I tutaj widzimy nowa kierownica z nowym logo i tutaj jeszcze mamy znaczek R charakteryzujący to taki emblemat, który informuje o tym, że samochód jest wyposażony w pakiet stylistyczny R-Line. Widzimy nowy tutaj w wersji już poliftowej. Mamy taką nowinkę polegającą na tym, że już mamy złącze typu USB-C. Też ważne, bo wszystkie nowe telefony pewnie już mają to szybsze ładowanie, dodatkowo jest ładowarka indukcyjna, zniknął zegarek, w tym miejscu mamy podświetlane logo Passata. Panoramiczny dach, to co ja zawsze mówię, duża frajda, jeżeli chodzi o podróżowanie samochodem z panoramicznym dachem, samochód zawsze będzie wyglądał na samochód bardziej przestronny, dzieci będą bardziej zadowolone, są w stanie po prostu zająć się podczas podróżą tym, że będą obserwować sobie krajobraz. No to tak troszeczkę jak z oknem dachowym, jak ktoś nie ma, to też da radę przeżyć, ale jak ktoś już miał raz okno dachowe, to wie, że to jest fajna rzecz. Dodatkowo proszę zwrócić uwagę na stopień zużycia samochodu. Ja zawsze mówię, po białych niciach jesteśmy w stanie sprawdzić, jak samochód był mocno eksploatowany, czy tutaj w ogóle ktoś podróżował, to też można się zastanowić, bo te nici praktycznie są jak w nowym samochodzie. Tutaj nic przy samochodzie nie majstrowaliśmy, jeżeli chodzi o jakieś zabiegi upiększające typu jakieś plaki, silikony. Samochód jest umyty tylko i wyłącznie zgodnie ze sztuką autodetalingu, czyli w ciepłej wodzie. Tutaj karoseria została też umyta specjalną pianą i na tym się kończy nasza tutaj rola, jeżeli chodzi o upiększanie samochodu. Elektryczny hak, gniazdko, wewnątrz chyba, o ile się nie mylę, też jeszcze samochód był wyposażony w przetwornicę. Już sobie zerknę. Tak, jest przetwornica, jest z tyłu USB-C i mamy możliwość podpięcia sobie na przykład laptopa do gniazdka 230 V. Mamy kluczyk komfortowy, możliwość otwierania gestem nogi klapy tylnej i zamknięcia. I wszystkie klamki tutaj, jak sobie podchodzimy, wkładamy rękę, samochód się nam otworzy. Jak naciśniemy tutaj na taki magiczny przycisk na klamce, samochód zostanie zamknięty. Widzimy, że wszystko jest w idealnym, w nienagannym stanie, jeżeli chodzi o jego stan zużycia. I tutaj też widzimy, że jest komplet dwóch kluczyków, jest książka serwisowa, są wszystkie wpisy. Samochód wyposażony też w tą najbogatszą wersję systemu parkowania. Ma kamery cofania, Wojtek, czy ma kamery 360? No, dokładnie, widzimy, że... Nie, ten nie ma chyba. 160. O Wojtek? Aha, są, dokładnie. Czyli mamy kamery 360 plus dodatkowo jeszcze mamy tutaj rozbudowaną opcję parktronika, czyli samochód będzie nam parkował równolegle i prostopadle. Świadczy to o tym, że dodatkowo tutaj widzimy jest umieszczony system czujnika parkowania w bocznej części. Dokładnie, kamerka jest tutaj, czyli jak już jest w lusterkach, czyli są faktycznie 360. No i teraz pewnie mamy jeszcze przyciemnione oryginalnie szyby. Pokaż może jeszcze z tyłu zderzak, jak ładnie wygląda. Mogę jeszcze zademonstrować, jak świecą nowe tylne lampy. Odpalę szybko i nacisnę hamulec stop. A różnica, powiem, jest spora, jeżeli chodzi o tylne lampy, bo te lampy nawiązują do lamp z nowego Arteona. Świecą? No, dokładnie. No i przede wszystkim nowy, duży wyświetlacz wirtualnych zegarów, zupełnie zmieniony. On dużo ładniej świeci, jest lepsza rozdzielczość tego wyświetlacza. No i troszeczkę tam ma więcej bajerów, polegających mniej więcej na tym, że między innymi na tym, że możemy sobie mapę wyświetlać już na całym zegarze.
No to co, teraz pomiar grubości powłoki lakierniczej i sobie lecimy. Wszystkie wskazania, które tutaj będą się mieściły w zakresie powiedzmy od 80 do 150, 160, świadczą o tym, że jest oryginalna powłoka lakiernicza. Ja sobie będę przykładał i powiem coś więcej o naszej firmie. Sprzedajemy generalnie samochody poleasingowe. Samochody charakteryzują się tym, że posiadają pełną fakturę VAT, czyli dla osób, które chcą sobie go nabyć w leasing i odliczyć podatek VAT, jest to idealne rozwiązanie. Samochód ten, praktycznie nie, cała procedura zakupu w leasing takiego używanego samochodu nie różni się niczym od zakupu samochodu nowego. Jeżeli Państwo wyrażą zgodę po oględzinach samochodu lub po obejrzeniu naszego filmu i wyrażą chęć zakupu konkretnego egzemplarza, wtedy kontaktujemy Państwa z pracownikiem banku. Pracownik banku uzgadnia z Państwem warunki finansowania samochodu i później my wysyłamy dokumenty do banku. Bank rejestruje samochód, rejestrator przekazuje Państwu tablicę i na tym kończy się cała procedura związana z zakupem samochodu. Jeżeli ktoś chce nabyć samochód bezpośrednio na fakturę VAT, to też nie ma z tym problemu. Wystawiamy pełną fakturę VAT 23%, wtedy przedsiębiorca ma możliwość sobie odliczenia podatku VAT, wrzucenia w koszty samochodu. Natomiast jeżeli będzie to osoba prywatna, to też zyskuje to, że kupi na fakturę, dlatego że będzie zwolniony z opłaty 2% w Urzędzie Skarbowym. To jest o tyle korzystne, że nie trzeba już uiszczać tego 2% podatku. To też można sobie sporo zaoszczędzić. A dodatkowo jeszcze, no wiadomo, też przy odsprzedaży dalszej widzimy, że wtedy, jeżeli mamy fakturę zakupową, jest pełna historia samochodu, jest ciągłość. Nie jest tak, że ktoś na przykład nie jest w stanie nam powiedzieć, kto wcześniej był właścicielem tego pojazdu, jaka jest jego pełna historia. Dlatego mówię, że zawsze sobie lepiej kupować samochód ze sprawdzonych źródeł od takich firm jak nasza. Wtedy będziecie Państwo na pewno mieli łatwiej taki samochód odsprzedać. Zapraszamy też na nasz kanał na YouTubie. Mamy kanał na Facebooku. Tam można sobie zobaczyć wszystkie informacje na bieżąco, jakie samochody kupiliśmy w tym momencie, jakie samochody zostały już sprzedane i zjeżdżają z naszego placu. Dla ciekawości powiem, że teraz w okresie zimowym wszystkie samochody są w ogrzewanych garażach, także jeżeli ktoś będzie sobie chciał przyjechać w godzinach popołudniowych czy jakichś wieczornych, nie ma problemu, mamy oświetlenie bardzo dobre, dopasujemy się do po prostu tutaj klienta, który do nas będzie przyjeżdżał. I dodatkowo jeszcze oferujemy usługę autodetailingu, polegające na tym, że w przypadku takiego samochodu jak ten, gdzie jego lakier jest w bardzo dobrym stanie, możemy na niego położyć powłokę kwarcowo-ceramiczną, wcześniej go odświeżymy lakier specjalnymi pastami, maszynami, a później nałożymy taką powłokę, która zabezpieczy lakier zimą przed niesprzyjającymi warunkami, to samo latem przed odchodami ptaków bądź jakąś żywicą, która kapie z drzew i samochód jest wtedy dużo łatwiej w utrzymaniu. Mniej tych żetonów po prostu też na myjniach bezutykowych zużywamy, bo ten cały brud po prostu się nie przykleja, tworzy się taka duża hydrofobowość na lakierze i woda bardzo ładnie z niego spływa. Dla takiej ułatwienia klienta jest to, że wszystkie te zabiegi wykonujemy w naszej firmie, powiedzmy w okresie, kiedy klient sobie załatwia już te formalności leasingowe, my w międzyczasie jesteśmy w stanie wykonać taką usługę. Klient sobie przyjeżdża z tablicami, ma samochód już gotowy do wydania. No to chyba tyle. Dziękujemy i zapraszamy na kolejny film.